Witam z nami Łukasz Wędnowski, Derec Interjack. Tak jest, witam bardzo. Zanim tutaj zaczniemy o tym meczu, właśnie tak jak ja się zająłem, Derec Interjack, przyzwyczailiście się już do tej nazwy takiej całej długiej Derec Interjack? Wydaje mi się, że jeszcze nie, tak. Bardzo długo graliśmy pod szyldem i nazwą Derec. Ja tak naprawdę dziękuję sponsorowi, że zainwestował w nasze pieniądze, w nasze stroje. Tak naprawdę każdy klub powinien mieć sponsora. Jestem wdzięczny temu sponsorowi. No zobaczymy, jak będzie, tak. Na razie, jak sam widzisz, po dzisiejszym meczu no idzie, nie idzie nam tak, jak trzeba. No ale to tak naprawdę można powiedzieć, że po dzisiejszym meczu bardzo dużo naszych zawodników nie było z podstawowego składu. No i staraliśmy się, co mogliśmy, wyszło jak wyszło. Ja, wracając do tej właśnie wypowiedzi na temat sponsorów, też bardzo dziękuję i chylę czoła tutaj właśnie ku firmie Interjack, że zdecydowała się właśnie w tą drużynę zainwestować swoje pieniądze. Dla mnie to też na pewno jest szczęście, że takie drużyny pozyskują sponsorów. Wracając do spotkania, brakowało dzisiaj, ewidentnie widać było, Igora Kalinowskiego z tyłu i Łukasza Kija z przodu. Dwie osoby, które kończą i dwie osoby, które bronią. No widać troszkę te braki tych osób. No tak jak mówisz, faktycznie Kalego, można by tak powiedzieć, bo taką ma nazwę. Chłopak w obronie bardzo dobrze gra, potrafi tutaj zarządzać całym akurat tyłem. Łukaszki, mimo swojego wieku, chłopak naprawdę szarpie. No, widać, że go brakowało. Brakowało przede wszystkim przytrzymania piłki z przodu. Na dzień dzisiejszy, no tak jak było dzisiaj widać, brakowało już sił. Jesteśmy już takim trochę rocznikiem, już tak można powiedzieć, że już odboi, ale staramy się jak możemy, tak. Traktujemy tę grę w piłkę już jak zabawę. Wielu naszych chłopaków kiedyś grało, kiedyś w jakichś klubach, teraz naprawdę to jest tylko zabawa. No i walczymy, tak. Mam nadzieję, że te ostatnie bodajże chyba 3 kolejki, które nam zostały, jakieś punkty urwiemy i no i będziemy walczyć do samego końca o ten o te miejsce, które nam gwarantuje jakieś te utrzymanie, a nie walkę o, no jak to określić można, podzielona jest ta grupa na dwie tury. No będziemy się starać, tak. Tak naprawdę zostało nam, no nie jestem w stanie określić dokładnie jakie zespoły, ale myślę, że powinniśmy wywalczyć jakieś punkty. W następnym meczu już chłopaki na pewno wrócą. Przede wszystkim do zdrowia, bo dzisiaj Łukasz akurat wyjątkowo nam się rozchorował. Kali też będzie w podstawowym składzie za następnym meczu i zobaczymy, jak będzie. Zostały jeszcze 2 kolejki, plus 4 jeszcze z podziałem. Także 6 meczów, sporo punktów do zdobycia. Ostatnie moje pytanie. Derec, wiele ludzi zastanawia się, czemu Derec tak kiepsko, no nie kiepsko bardzo, ale że gorzej grają niż tamtego roku. Szybka odpowiedź taka, co ci przychodzi na myśl od razu. Czy to jest wina, a może powód wzmocnienia, że ta ekstraklasa jest taka mocna? Czy po prostu wy troszkę siedliście kondycyjnie, czy tam formą ogólnie? No trzeba przyznać szczerze, że forma nam strasznie spadła, tak? Patrząc na te kluby, które, znaczy przepraszam, zespoły, które w tej chwili występują, uważam, że jest o wiele silniejsza ta liga niż do zeszłego roku. Widać chłopaki tutaj, dużo jest młodzieży, która, no nie ukrywam, śmiga i walczy. Nam brakuje naprawdę sił. No co mogę powiedzieć, no ten rocznik jest jaki jest, no faktycznie słabiej gramy do zeszłego roku, no ale będziemy walczyć do końca. Dokładnie, tego życzę w kolejnych meczach. Dziękuję za wywiad. Dzięki.